Tak też zdecydowaliśmy się te granice pozostawić. Niemniej jednak, co mnie cieszy, opis
myślałem w porównaniu do tego, co możemy obserwować w obecnym statucie miasta Krakowa, został uszczegółowiony, został w 95% tak gdzieś mniej więcej, jak Warszawa, może nawet więcej, pokryty z granicami jednostek geodezyjnych. I został bardzo uszczegółowiony na tyle, że może stać się podstawą do wykonywania prac statystycznych i prac przestrzennych, więc myślę, że będzie to zmiana. Jeżeli chodzi o te zmiany, które obejmą, czyli dotyczą tego mieszkańca, ja sobie pozwolę omówić po kolei do dzielnicy, pierwszej, dzielnicy drugiej. Tutaj niewielka, mamy to na mapce. Tak, jako Państwo mogę pokazać. Niewielka korekta, ale jednak bardzo ważna. Ona dotyczy tego obiektu dzielnicy pierwszej, dzielnicy drugiej. Biegła wzdłuż działki granicznej torów kolejowych w rejonie ulicy Bosackiej. Abyśmy mogli ramy dzielnicy dostosować do... to jest dosłownie taki malutki kwartał budynków. Głównie są to budynki PKP, niemniej jednak dotychczasowa granica szła ulicą, częściową ulicą Bosacką, a teraz, jak tutaj widać na żółto, zostanie przesunięta na tory kolejowe, będzie biegła linią kolejową aż do zabudowa przystanku, granica była to zabudowa z Bosca kolejowa, jest i pozostanie w dzielnicy pierwszej. To jest nieduża zmiana, niemniej jednak taka porządkująca. Kolejna zmiana dotyczy granicy dzielnicy drugiej. Dzielnicą 14. To też jest zmiana, która była poddana konsultacjom społecznym przy okazji statutu. Tutaj nie wniesiono sprzeciwów co do tego. Mianowicie granica dzielnicy drugiej i dzielnicy 14 zgodnie z naszą propozycją będzie przebiegać wzdłuż budowanej ulicy Lema. Do tej pory ona przebiegała działkami częściowo przez pad lotników. Tutaj została wyprostowana do założnego pasa drogowego ulicy Lema, co spowodowało przeniesienie jednego bloku z dzielnicy 14 do dzielnicy drugiej. To jest, chociaż powierzchniowo dzielnica 14 na tym zyskała, niemniej jednak dwa bloki dokładnie, które znajdują się, jak to Państwo mówi, te dwa bloki zmieniają swoją przynależność i przechodzą do osiedla domu, którego urbanistycznie tak naprawdę należały. Więc to jest taka zmiana porządkująca granicę dzielnic z rozwojem jednostek urbanistycznych. Kolejna rzecz to jest zmiana granicy dzielnicy trzeciej, dzielnicy 14 w rejonie ulicy Przyślewskiego. To jest zmiana, która dość elektryzuje mieszkańców tego osiedla. Sprawa, która ma już kilka lat, można jej dorobić dwie mocy. To jest... 5 lat. O, pani to mówi 5 lat, nie to. To jest przy ulicy Bora Komorowskiego w Rzeszowie. Cieszyńskiego, Akacjowa. Przy ulicy Bora Komorowskiego. Zaraz, znajdziemy to Państwu, pokażę. W każdym razie w 2009 roku, jeszcze w 2008, dzielnica trzecia i dzielnica 14 wystąpiła za Akacjową. Jednak w wyniku tego, że nie były wtedy prace prowadzone na zmianę statutu, ten postulat dzielnicy się nie zrealizował. W związku z tym przy okazji prac nad nowym statutem wzięliśmy to w taką uchwałę, była taka konsultacyjna, wzięliśmy pod uwagę przeniesienie tego osiedla. Sytuacja to jest taka, że mieszkańcy tego osiedla są podzieleni i
część aktywności, która, o której zaraz powiem, wynika, że większa część stałych mieszkańców miasta Krakowa chce te zmiany, natomiast jest też spora grupa osób, które te zmiany nie chcą. Ja zorganizowałem dla spotkania z mieszkańcami na wiosnę tego roku, zresztą też przy okazji wcześniejszych konsultacji było też takie spotkanie informacyjne, więc w zasadzie dwa spotkania. W dodatku wniosek, który do nas do końca jeszcze niedawno wpłynął, 321 podpisów mieszkańców tego szydla za zmianą granic. Z tego spotkania, w którym pracuję, przyszło ponad 100 osób, chyba 11 z nich było przeciwnych, ale też również z rozmów z mieszkańcami z takiej mojej analizy, bo bardziej podpisy, bo patrzę aktywnie, że druga grupa też zebrała po prostu podpisów przeciwko tej zmianie, wynika, że stali mieszkańcy osiedla, tego osiedla chcą tej zmiany. Czyli osoby, które mają prawa wyborcze, osoby, które są mieszkańcami miasta, wyborczymi przepisów prawa. Natomiast spora część mieszkańców tego osiedla, z uwagi na to, że tutaj oprócz bloków, które są wspólnoty, oprócz bloków komunalnych, są też bloki wojskowe. Spora część mieszkańców, nie rozumiejąc tych zmian, nie rozumiejąc pewnych krakowskich funkcjonowania dzielnic Krakowa, funkcjonowania miasta, bo są to mieszkańcy przyjezdni, mieszkańcy, którzy po 2-3 latach zmieniają swoje miejsce pobytu przy lokalizacji do innej jednostki, no są temu przeciwni. Tutaj wypływam, że też zarząd spółdzielnia, przedstawiciele spółdzielni tej wojskowej mieszkaniowej jakby swoją niechęć do tego wyrażają. No ale faktycznie te spotkania, te analizy, które przeprowadziłem i te rozmowy z mieszkańcami sugerują, czy też przeważają szale na rzecz włączenia tego osiedla do dzielnicy trzeciej. Właśnie z uwagi na to, że przytłaczająca większość stałych mieszkańców miasta Krakowa się za tymi zmianami opowiada. Przepraszam, po co to jest kwestia? Jakieś referendum, tak? Dwukrotnie. Nie wiem, czy to było referendum. Formalnie nie. Przewodniczący dzielnicy trzeciej, dzielnicy 14 przeszli część bloków, ale niestety tylko część i zrobili taki, przeprowadzili taki sondaż, ale niestety, jak się później okazało, czy dla mnie są to, nie są to dane wiarygodne, ponieważ mieszkańcy zwracali uwagę, że bloki przy ulicy Akacjowej, które też są w tym rejonie i które też są obecne w dzielnicy 14, nie wzięły udziału w tej akcji sondażowej. Ja jestem przedstawicielem. A to zaraz proszę Pani Karolina, głos się Pan Pani tutaj odpowiada. W związku z tym trudno się do tego faktu ustosunkować, skoro ta akcja nie objęła wszystkich mieszkańców. Ja zrobiłem spotkanie, będą dwa spotkania, które były przeznaczone dla wszystkich, na nie przyszła większość mieszkańców. Nasze pierwsze spotkanie to było takie, w którym wszyscy, którzy przyszli, byli za zmian. To był rok 2009. Później w trakcie nie 11 osób było przeciwnego zdania na około 120 biorących udział. A też koło tego, żeby przesadził, było głosowanie. Głosowanie było w formie listy wpisów na listę 3 przeciw. No, około 110 osób było przesadzone. 118 podpisów, 118 podpisów międzynarodowych. Uczestnicy tego spotkania, które mamy. Tak, i na tym spotkaniu 11 było przeciw, czyli 107 było za. I tak jak mówię, to spłynęły do nas w tym trakcie tych ostatnich konsultacji dwa wnioski, znaczy dokładnie, proszę powiedzieć, ja nie pamiętam, ile przyszło tych pism. Jedną z wniosków PiS w sprawie pozostawienia w dzielnicy 14 przyszło 65, a przyszły tutaj dwa pisma z podpisami 321 mieszkańców. Podpisało się pod tym, aby wszystkich przenieść do dzielnicy trzeciej. I tak jak mówię, po rozmowach, też po analizach adresów,
widać wyraźnie, że bloki miejskie, czyli bloki komunalne, bo tam są trzy bloki komunalne, albo dwa, albo cztery, czy trzy bloki, trzy, są trzy bloki komunalne, przeważające części opowiadania się za to, ja to też dwa bloki, które są w podatach własnościowych, właśnie te pominięte w tej akcji celo-referentalnej, też również się opowiadają za tą zmianę. Natomiast jest też, są też te bloki wojskowe, które są tak naprawdę podzielone, może nawet z lekką przywagą osób, które by chciały mieć 16 pozostać, niemniej jednak, jak mówiłem wcześniej, są to osoby, które mieszkają tutaj na powiedzmy 2-3 lata, nie posiadają często rynku nawet czasowego, związane jest to też tylko czasowym, nie przenoszą praw wyborczych swoich. Związane i pomysł jest z lokacją jednostki wojskowej i po tej zmianie są drugi koniec Polski, są przenoszeni. Więc reasumując, na podstawie analizy podpisów, znaczy na podstawie analizy podpisów, z których są bloki. Znaczy to jest dokładnie tak, że podpisy osób za przeniesieniem są w dużej części w tych blokach, które są albo stanowią wspólnoty mieszkaniowe, albo są własnością w zarządzie miejskim. Natomiast osoby, które mają inne zdanie, mieszkają w blokach wojskowych. I to też nie jest tak, że wszystkie osoby, które mają inne zdanie w tych blokach wojskowych mieszkają, bo to jest mniej więcej powiedzmy 60 do 40 tutaj, a to jest 90 do 10. Nawet 95 do 5 w tych blokach miejskich za przeniesienie, a tam jest 40 do 60. 40 za przeniesienie, 60 tych osób, które się wyrażają. Więc generalnie większość osób, które są mieszkańcami miasta Krakowa, zdecydowana większość opowiada się za tym, aby tą zmianę granic przeprowadzić. Tutaj też również, bo wcześniej zgłaszały są panie ze wspólnot mieszkaniowych, więc ja muszę przedstawicielom mieszkańców oddam głos. Nie wiem, która z pani mogła. To może ja zacznę. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Magdalena Zastawniak. Jestem przedstawicielem wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Akacjowej 12 plus Akacjowa 10. Reprezentuję mieszkańców. Również reprezentuję razem z panią Wojciechowską mieszkańców i osiedlaczki przy ulicy Ciszewskiego. Sytuacja wygląda następująco. Mianowicie dwa budynki przy ulicy Akacjowej, to jest Akacjowa 10, Akacjowa 12, one są tutaj na tym rzucie z tymi czerwonymi takimi daszkami. To są jedyne dwa budynki przy ulicy Akacjowej, które należą do dzielnicy 14. Cała ulica Akacjowa od samego początku, czyli od pilotów, należy do dzielnicy 3. Więc to jest dosyć kuriozalna sytuacja, że dwa budynki zostały wyłączone i z dzielnicy 3 są dzielnicy 14. Natomiast te jasne części po stronie prawej od tych dwóch czerwonych budynków, oba te, to są budynki przy ulicy Ciszewskiego, z tym, że numer 1, numer 3 na początku, ten niżej przy Ciszewskiego, to są budynki komunalne, natomiast reszta budynków to są budynki należące do 11 na końcu. Tak, przy końcu to jest też komunalne. Natomiast pozostałe budynki całego osiedla zajmuje Wojskowa Agencja Mieszkaniowa KDA. Są to budynki, które posiadają mieszkania rotacyjne. To są wojskowi, którzy przyjeżdżają do pracy tylko i wyłącznie na 2-3 lata na okres kontraktu i po tym okresie wracają do swoich macierzystych miast, ewentualnie zostają przesiedlani z całymi rodzicami, rodzinami do innych miast. Jaka jest w tej chwili sytuacja, jeśli chodzi o zamieszkanie na tym obszarze? Przede wszystkim my jako mieszkańcy, usiedli stali, mieszkańcy Cieślewskiego i ulicy Akacjowej, korzystamy z infrastruktury dzielnicy 3 w całości. Są to szkoła, przedszkole, liceum PR-ów, sklepy, ośrodki zdrowia. Również korzystamy z pomocy
szpitala wojskowego przy ulicy Wrocławskiej, więc też nie należymy jakby z rejony do Huty, czy do szpitala Żeromskiego, czy Wigiela, pod warunkiem, że na przykład no, jest tam akurat dyżur, prawda? Natomiast wszystkie leczenia odbywają się w szpitalu wojskowym na przy ulicy Wrocławskiej. Rozliczenia nasze, wszystkie podatkowe, odbywają się w Urzędzie Skarbowym Kraków Prądów, pomimo tego, że jesteśmy w dzielnicy 14. I teraz proszę Państwa, proszę zobaczyć, ZUS tak samo, proszę teraz zobaczyć, jak wygląda rzut w ogóle na to nasze osiedle, jeśli chodzi o urbanistykę. W zasadzie oddziela nas dzielnicę trzecią od dzielnicy 14 bardzo ładnie ten pas startowy i park lotników, który jakby taką klamrą zamyka to nasze osiedle Cieślewskiego i ulicy Akacjową. Więc ja nie zupełnie nie widzę powodu, żeby należeć do dzielnicy 14, skoro centrum naszego życia jest po stronie dzielnicy trzeciej. Jeśli chodzi o głosowanie, o punkt wyborczy, dzięki panu przewodniczącemu, dopiero od najbliższych wyborów będziemy głosować przy ulicy Sadzawki w szkole podstawowej, ponieważ do tej pory starsi ludzie, ja na przykład zamieszkuję przy ulicy Akacjowej numer 12 budynek i to jest budynek należący do emerytowanych oficerów Wojska Polskiego, gdzie z reguły średnia wieku to jest powyżej 60-70 lat. Zbliżały się wybory, z reguły aura wtedy nie jest sprzyjająca i proszę mi wierzyć, frekwencja z naszych dwóch budynków może była 10%. Jechali tylko ludzie, którzy mieli samochody, natomiast reszta zostawała w domu, ponieważ to było za daleko. Przejście na ulicę Skarżyńskiego, proszę zobaczyć. Cała Góra Komorowskiego, przejście za płytę lotniska, i dopiero gdzieś tam jeszcze kawałek, już się skończyło zdjęcie przy Politechnicy, o właśnie tam gdzie są te, gdzieś są właśnie te akademiki, dopiero tam był punkt wyborczy. Więc proszę mi wierzyć, frekwencja przy wyborach była żadna. Żadna. Tak było się ostatnio, tak? Proszę. Wcześniej też tak. Ale ostatnie wybory też były... Czy ostatnie wybory były jeszcze przy ulicy Skarżyńskiego, natomiast te najbliższe, które będą, dostaliśmy zawiadomienie od pana przewodniczącego, że będą się odbywały już przy ulicy Sadzawki na szkole podstawowej. Tak wygląda sytuacja. Dlatego w imieniu mieszkańców bardzo prosimy Państwa o podjęcie decyzji, która mądrej i po prostu, która będzie zadowalała bardzo dużą grupę mieszkańców, bo tak jak powiedziałam, praktycznie wszyscy jesteśmy za tym. Jest demokracja, natomiast wiadomo, że osiedle Przycieślewskiego, tam te ludzi, które zajmują rodziny wojskowe, w momencie, kiedy panie zbierały, pani i jeszcze jedna ze sąsiadek zbierały podpisy w budynkach wojskowych, wręcz lokatorzy mówili, że dostali nakaz wojskowy, żeby głosować przeciw przeniesieniu do dzielnicy trzeciej. Wręcz tak mówili oficjalnie, że nie wolno głosować na przejście. I teraz taki przyszedł, no i niestety. Tak to wyglądało, jeśli chodzi o zbieranie podpisów. Natomiast na ostatnim zebraniu proszę mi wierzyć, że o porze, kiedy no, ludzie przychodzą z pracy i aura nie była też za miła, bo to był listopad, frekwencja była tak ogromna, że sala, w której szkoła, w której było to zebranie zorganizowane, była tak pełna, że ludzie stali w holu gniotąc się i proszę zobaczyć, ile było podpisów za. 10 czy 11 osób, z tego co pamiętam, wyraziło tylko niechęć i chęć pozostania w dzielnicy 14. Reszta, ponad 100 osób, bardzo prosiło o podjęcie takiej decyzji, żebyśmy przeszli do dzielnicy 3. Jako że jest to po prostu nasze centrum życia. Tyle. Proszę bardzo, proszę. Tak, z tego co pan powiedział, tamte pseudo-referendum badaniem społecznym, tak? Znaczy, nie robiło całego tego osiedla.
Przepraszam, niestety obowiązki sprawowe nie zatrzymałem, mogą być na początku tej dyskusji. Nie wiedziałem też, że do wniosków dzielnicy, do wniosków dzielnicy 14 statutu przejdziecie Państwo na początku. No, sprawa jest dość skomplikowana i toczy się od wielu lat, kiedy jeszcze wraz z Dominikiem Jaśkowcem, teraz kolegą przewodniczącym komisji, byliśmy przewodniczącymi Rady Dzielnic, zaczęliśmy myśleć o takich zmianach i wtedy rzeczywiście były głosy, które mówiły o tym, aby przenieść mieszkańców Broki przy ulicy Ciesielskiego do dzielnicy trzeciej. Było rzeczywiście wiele przesłanek, ale kiedy zaczęło się o tym mówić głośniej, to już sprawa nie była taka jednoznaczna. I oczywiście i zwolennicy jednej opcji, i drugiej opcji zbierali podpisy, przekazywali je, przekazywali swoje stanowisko. Natomiast dla mnie kluczowym są działania nie podejmowane jednostronnie przez którąś z rad dzielnic, bo takie działania nie mają waloru obiektywizmu, bo zawsze jedna z tych dzielnic próbuje przeprowadzać konsultacje, to one są z rzeczy samej, z natury samej rzeczy ukierunkowane na jakiś pewien założony z góry efekt. Dlatego dla mnie najbardziej istotne jest to quasi referendum, ponieważ ta i dzielnica trzecia, i dzielnica czternasta równocześnie przeprowadzały quasi referendum. Tak, przewodniczący dzielnicy trzeciej rozmawiał z mieszkańcami, mógł odwiedzać, chodził po blokach, z tego co wiem. To był 5 lat temu, tak? Proszę? To się było 5 lat temu. Nie, to było w lutym 2012 roku. No, rok temu. Ale teraz Panu powiemy, jak to wyglądało. A czy, tak jak przewodniczący dzielnicy trzeciej, pan Rafał Miśle, też przewodniczący dzielnicy czternastej, pan Krzysztofek, odwiedzali mieszkańców, rozmawiali, pytali się o zdanie i wtedy przewaga jednej opinii była miażdżąca. Tam 250, około 250, jak dobrze pamiętam, głosów było za tym, aby pozostawić tę część dzielnicy 14 dalej w granicach dzielnicy 14. Około 80 głosów było za tym, aby przełączyć ją do dzielnicy trzeciej. Powiem tak, że do mnie w tej chwili też napływa wiele uwag, żeby przypadkiem nie zmieniać granic dzielnicy. Dlatego o ile sam byłem jednym z inicjatorów dyskusji na ten temat, w tej chwili skłaniam się do tego, aby ta część pozostała w granicach 914. A pan, przepraszam, jest w dzielnicy? 914. No nie wiadomo, że pan jest, ale my teraz powiemy swoje zdanie na temat. Nie, przepraszam. Ale jest komunicy. Parę danych. Powoli. Pan Rozumiem, że proszę. Zastanawiam się, co się stało, że w ciągu roku się rzeczywiście przychyliła. Wtedy było te badania robione w sposób bardziej niż te obecne, czy odwrotnie sugerujące. Rzeczywiście był, mówiąc, że padł rozkaz na mieszkańców Wojskówki, chyba to jest, może być nadużycie, czyli jestem do sprawdzenia, więc to argument dla mnie nie jest. Natomiast jeżeli chodzi o radni po mieszkaniach, to dobrze, dlaczego nie? Jeżeli chodzi o wszystkich, to znaczy, czy było to intencjonalne? Ja sam brałem udział w kilku konsultacjach społecznych przy okazji różnych inwestycji i tam zamierzeń władz. Ja wiem, jak można na takie badania przeprowadzać, żeby uzyskać odpowiedni efekt. Naprawdę, jedno jest dwustronne. W związku z czym zastanawiam się, czy dzisiaj jesteśmy już na takim etapie, żeby rozstrzygnąć, która ze stron jest w większości. Mam wątpliwość. Ja nie wiem, czy to jest. Czy ja rozumiem Urząd Skarbowy bliżej, tak? Znaczy, tak, wszystko załatwiamy w dzielnicy trzeciej. Wszystko. Poza dowodem osobistym. Naturalna granica, ale dalsze to są argumenty. Co się stało? Przecież ani nie przyniesiono ZUS-u w tym czasie, ani urzędu skarbowego, ani przychodni nie przyniesiono, ani pasa startowego nie zmieniono, ani par płotników nie zmieniono. Co się stało, że przedtem było 200 do 80, a teraz 11 do 128? To mnie dziwi i nie pochwali. Tak, pan jest teraz już pada taka prawda. Znaczy ja chciałem, przepraszam, to w tym momencie, żebyśmy prowadzili dyskusję, a nie żeby jedna drugiej stronie przerywała. Znaczy, dyskusja polega na tym, że jedna osoba mówi, reszta słucha, a następnie kończy mówi kto inny słucha reszta, bo jeżeli będzie inaczej, to uważam, że to nie jest poważne. To już pan jest. Mam się Aleksandra Wojnowska, jestem przedstawicielką
Kaczyńskiego. Proszę Państwa, pierwszy raz te głosy były zbierane. Pierwszy raz, co były zbierane, o którym Pan właśnie mówi. Ze stałym meldunkiem, tylko były zbierane przede wszystkim w walkach wojskowych. No jeżeli się zbiera głosy i podpisy u osób, które nie są zameldowane na stałe, bo taka jest prawda, no to o czym my tutaj mówimy? U mnie nikt nie był, w ogóle no w moim całej klatce mojej nikt nie był z przedstawicieli, jeśli chodzi o zbieranie głosów. Ruszyły się później głosy, no i tam na drugi czy trzeci dzień przychodził Pan i przychodził tylko do osób, których wiedział, że dostanie pozytywny podpis. Dziękuję bardzo. I dlatego później myśmy sobie pozwolili we własnym zakresie, jako mieszkańcy bloków gminnych, zbierać uczciwie, rzetelnie te głosy. Stąd jest ta rozbieżność, bo myśmy zbierali głosy w blokach, które są mieszkańcy na stałe meldunek. Tak. Ale przepraszam, ja się z tym zgadzam, co Pani mówi, bo teraz sobie uświadomiłem, o czym Pani mówi. Pani mówi o akcji zbierania głosów, zbierania podpisów za pozostawieniem granicy 14. przez jednego z radnych z wybranego z tego okręgu, jednego z radnych w dzielnicy. Tak przypuszczam. I rzeczywiście tak mogło być. No, powiedział mi, że zebrał 150 podpisów za tym, żeby pozostawić tę część dzielnicy 14. Do innych mieszkań fizycznie nie miał szansy dotrzeć. Ale ja nie mówię o tej akcji, ani o żadnych innych akcjach prowadzonych indywidualnie przez radnych jednej lub drugiej dzielnicy. Mówię o wspólnej akcji prowadzonej przez dwóch przewodniczących, dwóch sąsiadujących dzielnic, gdzie każda ze stron miała możliwość dotrzeć do wszystkich mieszkańców, a jeżeli nie dotarła, to trudno wyrokować, że błąd, który powstał w wyniku, no nie wiem, nieodwiedzenia czy niezłożenia przez mieszkańców wszystkich podpisów, powoduje taką dysproporcję. Dla mnie inne konsultacje nie mają większego znaczenia, bo to jest oczywiste, że jeżeli ktoś zbiera podpisy za jedną opcją, no to ich przyniesie chwilę szansę, albo pojedzie. Patrzę na mapę i tak się zastanawiam, rozumiem, albo mówię w jednej, w drugiej stronie, ale przynajmniej chciałem to ułożyć, a to będzie też rzeczywiście chyba tutaj są związane z Centrum Życia w Młodach, z trzecią dzielnicą, a dzisiaj z 14. Jeżeli jest to, co Pani mówią, że żeby iść na przykład głosować, muszą przygotować kawałek na spory, jeżeli mają i szkoły i tak dalej, wszystko położone w bardziej dzielnicy trzeciej, no to jednak chyba za ten kawałek, za przełączenie do dzielnicy trzeciej to przemawia. Natomiast ja się zawsze zastanawiam nad różnymi referendami czy różnymi głosowaniami, zbieraniami podpisów. Nigdy to nie jest takie do końca wiarygodne, właśnie trzeba było powiedzieć, żeby się wszyscy naprawdę 100% ludności wypowiedziało, to może by to było wiarygodne. Natomiast tak to zawsze będzie się grupa, która raz więcej jest z jednej strony, raz jest z drugiej strony. Niestety, tak jest. Dziękuję. Jest to, ja jeszcze tylko dwa słowa powiem, że nie jest to też do końca prawda, że mieszkańcy ludzi Cieślewskiego korzystają tylko z infrastruktury dzielnicy trzeciej, bo my sobie powiem na przedszkola na 8 dywizjonu 303 i tam chodziło o dzieci, bardzo wielu mieszkańców ulicy Cieślewskiego, mam tam wielu znajomych, którzy są zadowoleni z tej świetności. Ja już będziemy to głosować, bo to oczywiście jest to ładna, że musimy tam przyszłość. Ja przekazuję na wstępie, dla mnie z tych sygnałów, które do mnie docierały w układzie referendum, które było przeprowadzone, nie można z różnych przyczyn uznać za obiektywne, dlatego że faktycznie część do mnie była wybrana. Natomiast to nie jest problem. Problem jest taki, że nikomu nie mówiąc prawa do wypowiadania się. Głosy wojskowej wspólnoty, która jest związana z przygotowaniem służby wojskowej, która przez pewien krótki czas, skalę życia, bo to 3-4 lata, przemieszcza się po całej Polsce, zakłóca
zakłóca ten obraz i głos tych mieszkańców, którzy są mieszkańcami stałymi, są obywatelami w sensie przepisów prawa, prawa wyborcze, bo ci mieszkańcy w swojej przeważającej części z tych bloków miejskich, z tych bloków wspólnotowych chcą tych zmian. Więc mi osobiście się wydaje, że jednak pomimo tego, że na pewno znajdą się oponenci, przeciwnicy tej zmiany, powinniśmy jej dokonać. To jest, tak mi się wydaje. I proponuję, żeby komisja w końcu będzie przygotować, żeby komisja to przegłosowała, czy pozostawiamy to w dzielnicy trzeciej, czy w dzielnicy 14. W związku z tym, że projekt i te analizy były przygotowane w ten sposób, że teren ten zostaje przesunięty, bo taka wstępna wersja materiału została przygotowana na komisję. Ja poddam pod głosowanie to w tej formie, że głos za, to będzie głos za pozostawieniem tego stanu rzeczy, który jest na tym mapie, czyli za przesunięciem tego osiedla do dzielnicy trzeciej, dzielnicy 14. A głos przeciwny to będzie głos, który będzie pozostawiał ten teren dzielnicy 14. No bo taki jest pan. Jeżeli mogę jeszcze tylko jedno zdanie, bo wydaje mi się, że żebyście państwo też mieli pełen całościowy obraz sytuacji. To nie jest tak, że tam są mieszkania wojskowe, ludzie się wprowadzają na 3-4 lata. Znaczy, znamy kilka osób właśnie stąd, że od żłobka ich dzieci chodziły z moim synem do żłobka, potem chodziły do przedszkola, a teraz chodzą już do trzeciej klasy. To jest naprawdę sporo lat i oni w ogóle nie myślą o tym i w zasadzie nie ma takiej możliwości, żeby zostali gdzieś przeniesieni. Zawsze oni dostali te mieszkania z wojska służbowo, pracują normalnie na ulicy, w większości na ulicy Wrocławskiej w jednostce. I spędzają tam, nie wiem, kilkanaście lat ze swojego życia, pewnie dopóki nie odejdą na wojskową emeryturę. To nie są mieszkańcy na chwilę, to są pełnoprawni obywatele tej dzielnicy. Tyle tego chciałem zaznaczyć. No. Czyli można powiedzieć, że to są prawdziwi Krakowianie? Można powiedzieć, niektórzy przyjechali z daleka, ale zatrzymują się tutaj na naprawdę wiele lat. No bo pan przewodniczący jeszcze na początku mówił o prawdziwych Krakowianach i tych, którzy mają emeryturę. No to tutaj miasto na mieszkania. Przepraszam, czy mogę? Dobrze, to już ostatni głos skończymy. Proszę. Bo mamy jeszcze kilka kwestii, które za panem chciałam zwrócić państwu uwagę, że będąc mieszkanką ulicy Akacjowej, ja bardzo dobrze znam osiedle Ciszewskiego. Proszę mi wierzyć, tak jak pan powiedział, jest kilka czy kilkanaście rodzin, które bardzo długo tam mieszkają, które się widuje. To są ludzie, którzy mają stałe etaty. Natomiast reszta rodzin to są rodziny rotacyjne na chwilę. I proszę nam wierzyć, że tygodniowo podjeżdża kilka wozów meblarskich z przeprowadzką. I proszę przejść dla ciekawości po osiedlu Ciszewskiego i zobaczyć, ile jest pustostanów. Po jakimś czasie te mieszkania znowu się pojawiają się tam mieszkańcy nowi. Ta cała dzielnica, całe to osiedle żyje. Po prostu one raz ludzie się wprowadzają, raz wyprowadzają i tam jest bez przerwy rotacja, więc na pewno są takie rodziny, które mają świetne etaty i oni sobie tutaj zagospodarowali już swoje centrum życiowe. Im być może, że do emerytury zostaną. Natomiast 90% mieszkańców. Na 100%, naprawdę, proszę mi wierzyć, to są ludzie, którzy przyjeżdżają tu na chwilę. Widać to w sobotę, w weekendy, kiedy znikają wszystkie samochody, ponieważ całe rodziny wsiadają do samochodów i jadą do swoich rodzin na weekendy. I połowa osiedla jest ciemna, nie są zapalane światła, czyli widać, że ci ludzie jednak nie mają tutaj tego. Dobrze, ja też dziękuję. Ten że bardzo długo ta sprawa zajęła, ale jak widać, to sprawa, w której trzeba długo rozmawiać. Dobrze, głosujemy. Więc tak jak mówiłem, głos za to jest trzecia dzielnica, głos przeciw, to jest dzielnica 14. W związku z tym, kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Więc
Zgodny z wolą komisji projekt uchwały będzie w tej sprawie zgodny z tą propozycją, która została przyjęta wspólnie z udziałem geodezji. Natomiast oczywiście zadecyduje rada, bo rada ma prawo zgłaszać poprawki, będzie też jakaś debata na w styczniu przyszłego roku. Ale projekt zgodny z decyzją komisji będzie tak. Dobrze, przechodzimy do kolejnej sprawy, dzielnica 8 i dzielnica 9 to jest kolejności. Tutaj nastąpiła zgodnie z wynikiem konsultacji społecznych pewna zmiana zgodnie z wnioskami dzielnicy, ale też dzielnicy 9, bo dzielnica też 9 wnioskowała, aby wyrównać śladem nowoobozowej ulicy pewna korekta granic. Ta korekta jest korzystna dla dzielnicy 8, to znaczy część bloków. Te dwie zmiany. Jedna zmiana wynika tutaj, to jest przesunięcie, jak widać, części osiedla organicznie powiązanego z dzielnicą 8 do dzielnicy 8. I tak samo wyżej część bloków na obszarze, które nie wiem dlaczego była do tej pory dzielnicy 9 8 jest przesuwana do dzielnicy 8. Ja dzielnica, to może najpierw pokażmy ten rejon ulicy Sportowej, to był wniosek dzielnicy, ale też mieszkańców, którzy prosili o przesunięcie do dzielnicy 8 z dzielnicy 9. To jest kilka bloków takich, jak to pan nie pokazał. To jest część Łuczaju, która nie wiem dlaczego do tej pory była dzielnicy Łagiewniki Borek Fałęcki. Nie jest to dużo, to jest taki kwadracik, o tutaj, to jest taki mały kwadracik, na którym znajduje się zdaje się szkoła i kilka domów. O, to jest ten dokładny rejon. Tutaj jednoznacznie były są jakieś zapytania, może tak mówię do tego miejsca, ale nie, to pójdziemy dalej, prawda pani radna? Bo to jakby nie wzbudzi to kontrowersji, to pójdziemy dalej. I kolejne miejsce, troszeczkę większe, to jest ten postulat dzielnicy 9, też zresztą wyrażony. Później się prawie nie za tego wycofała, ale on się w formie uchwały pojawił, a jednej uchwały nie było. Dzielnica 9 jako jedyna nie zaopiniowała statutów. Aby wszystkie ślady nowoobozowe, czy projektowane w ulicy granicy dzielnicy 9 i 8, i ten obszar właśnie tutaj, który jest tak naprawdę organicznie powiązany z Wisłą Kobierzyn, skąd też by się znalazł w dzielnicy 8 Dębniki. Więc jeżeli też nie będzie pytań do tego, to rozumiem, że jest na to zgoda komisji. Tutaj ta sprawa była oczywista, wynikała na to. No i kolejna rzecz, ostatnia z tych takich większych przesunięć, ale największe, czyli przesunięcie osiedla, przesunięcie czy też połączenie osiedla Kliny, tak aby było ono w dzielnicy 10, bo do tej pory część zachodniej osiedla Kliny było w dzielnicy 8, czyli a część wschodniej Kliny w dzielnicy 10. No i to jest największa korekta granic. Za tą korektą opowiedziała się prawie 1000 mieszkańców. Zebrano tutaj prawie 1000 podpisów. Wiem, że dzielnica 8 na początku się na tą zmianę zgadzała, później się nie zgadzała. Natomiast zadecydował wynik konsultacji właśnie z 2012 roku, który jednoznacznie wskazał konieczność, też wolę mieszkańców do tego, aby znaleźli się w dzielnicy 10 Sposzowice i aby ten teren, czy przynależą się do terenu. Proszę, pan radny głos. Pan radny, tak. Dobry. Mieszkałem w dzielnicy 10 Sposzowice, mieszkaniec Kliny. Widzicie państwo tutaj, właściwie całe osiedle Kliny w ogóle nie graniczy, znaczy ono jest w dzielnicy 8, ale w żaden sposób się z nią nie styka, nic tam w okolicy właściwie nie ma. Dawno temu, kiedy dokonywano podziałów, w tym miejscu były łąki po prostu.
W momencie wzrostu tego osiedla ujawnił się ten taki podział troszeczkę bezsensowny. 90% osiedla Kliny jest w dzielnicy 10, gdzieś około 10% jest w dzielnicy 8. No i my bardzo tutaj chcielibyśmy połączyć te 10% z tymi 90%. Praktycznie wszyscy, ja nie słyszałem głosu sprzeciwu, żeby mieszkańców Klin z tych 10%, żeby przełączyć do pozostałej części. Niestety to jest na peryferia dzielnicy 8 i no ja rozumiem, że są inne potrzeby finansowe do finansowania dzielnicy 8. Proszę? Tak, z peryferiami, dokładnie. A jednocześnie w momencie, kiedy te 10% skoczy do Klin, to właściwie będzie w centrum. Więc tutaj jesteśmy, bardzo się cieszymy z tego projektu. Chcielibyśmy, żeby on w takiej formie został podjęty. Jednocześnie mamy olbrzymią prośbę o małą korektę. Nie, ale to może się dokona, żeby kościół też przyłączył. Dokładnie. Bo tam jest próg kultury, gdzie idziemy na ścieżkę zaprosić. Tak, czyli klub kultury Kliny razem z kościołem. Z kościołem, to jest zatrzymanie kościoła. Tak, też to mało świetnie, żeby dodać. Albino. Tak, i to jest taka mała korekta, którą właśnie przejdą kościoła, bo faktycznie zrobił nam się błąd i żeśmy osiedle przymili, a kościół pozostawiliśmy dzielnicy 8. To jedno sprostowanie, panie przewodniczący. Proszę bardzo, panie radny. Pan przewodniczący powiedział, że dzielnicy za, dzielnicy no tak było. Znaczy nie mógłby, jeżeli tutaj, znaczy w pewnym stopniu się zgadzam z panem przewodniczącym. Będzie zaznaczał następny pan. I to sobie zrozumiałem. Nie. Dzielnica 8 w pierwszej wersji wystąpiła, krótko mówiąc, żeby Kliny były albo w 9, 10, albo u nas. Bo rzeczywiście podział osiedla na dwie części nie skutkuje żadnej dobrej współpracy. To była taka podjęta uchwała ogólnie, że Kliny były w całości jeden z tych dwóch dzielnic, prawda? Albo w 9, albo w 10. W drugim etapie, gdzie już bardziej sprecyzowaliśmy to po prostu po dalszej przebiegnicy ulicą Komuny Paryskiej, z kolei wzięliśmy tutaj bardziej podeszliśmy do wyżynie katastralnie, żeby Kliny, znaczy ta część osiedla należała do byłej gminy katastralnej Kobierzyn. No i takie mieliśmy też głosy od mieszkańców. Aczkolwiek może rzeczywiście nie tak duże, jak to kolega powiedział, z dziesiątki, także to na pewno. No prawie 1000 podpisów było. Zgadzam się, tutaj nie mogę negować, aczkolwiek mówię, druga wersja była taka, żeby podejść do tego katastralnie, czyli po prostu ci ludzie, którzy, jak tu pan radny powiedział, prawdziwi Krakusi, którzy zjadą tam mieszkanie, żeby po prostu były w tym katastrofie, no, ale on też wspominał do tego jakiś tak. Także katastrofalnie należały do tego. Stały wyborca. I takie głosy były też od mieszkańców, którzy tam mieszkają, że no, oni są w Kobierzynie i ta część osiedla pewnie należy do Kobierzyna. Warunkowanie jednocześnie do dzielnicy. Można jeszcze? Aczkolwiek uważamy, że oczywiście, że Kliny były w jednej dzielnicy, bo to bez sensu. No tak, właśnie komfortowo, żeby to wszystko podłączyć, bo to nie ma sensu. To już tyle. No to mamy jasność, więc mamy jakieś jeszcze pytania co do tych wszystkich uwag. Już po prostu jak postać nie przełączy te wszystkie. Czy pan chce, żeby to osobno przegłosować tą zmianę? Dobrze. No to przegłosujemy jeszcze tą zmianę w takim razie, kto jest za tą zmianą dotyczącą się. Za to jest przesunięcie do Sfoszowic, z tym przeciw, to jest pozostawienie dzielnicy 8, więc to jest za. 90, dziękuję. To jest przeciw. Dobrze, więc dla formalności poddaję to głosowanie. Cały załącznik wraz ze wszystkimi zmianami i granicami. Kto jest za przyjęciem tych wszystkich, znaczy nowych granic dzielnic wraz z umówionymi zmianami. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał.
Dziękuję.